Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, mam do Was takie pytanko. Na społeczności, tam w zakładce społeczność, wrzuciłem taki post na temat tych promienników podczerwieni. No bo rozważam sytuację, bo tak, pamiętając zeszłą zimę, pamiętając tą bestię ze wschodu, która przyszła i troszeczkę mi tam jednak nie było za ciepło w niektórych dniach na górze, tutaj kolega rzucił mi takie hasło, a czemu nie spróbujesz promienników na podczerwień? One by Ci pomogły w takim przeżyciu w tych momentach, kiedy jest źle, a nie ma sensu katować wtedy pompy ciepła, no bo tak jak wiecie, mam grzejniki na górze, a grzejniki niestety, żeby dobrze grzały grzejniki, które wcześniej grzały sobie na ekogroszku, no to musiałaby być temperatura pewnie gdzieś w granicach 50 stopni. A jak wiecie, a jak nie wiecie, to się zaraz dowiecie, jeżeli pompa ciepła pracuje na takim wysokim współczynniku, czyli na takim, no to na takiej temperaturze zasilania 50 stopni, no to ona nie jest oszczędna. Staje się dosłownie piecem elektrycznym, bo grzałka tak napiernicza, że działa 1 do 1. Miałem takie rozważania w zeszłym roku, aby zrobić podłogówkę, i już byłem bliski tej myśli, ale jak zrobiłem sobie wyceny w tym roku firm, które to robią, czyli takie, żeby... Bo tak, panele mam do wymiany, bo one już są tak mocno zniszczone, że żona już cieszy się, że jakbym zrobił tą podłogówkę, to przy okazji będzie miała nowe podłogi. Ale jak mi zrobili wycenę i to było jeszcze tak z półtora, dwa miesiące temu, to pewnie teraz będzie jeszcze więcej, jak zrobili mi wycenę tych... ogrzewania podłogowego, tego wycinania, prawda, i wkładania rurek, no to wyszło w granicach 15-18 tysięcy złotych na te 100 metrów mniej więcej powierzchni, może troszkę mniej mam niż 100 metrów powierzchni mojej podłogi. Więc stwierdzam, że to nie jest super rewelacyjny pomysł, przynajmniej no, tak mi się wydaje. Ale może macie inne zdanie i macie, może ktoś w ogóle ogląda, jakaś firma rozsądna, która po prostu nie chce ze mnie zdjąć koszulki przez nogi i może by po prostu ktoś się odezwał też w tej sprawie, ale interesuje mnie bardzo, jak korzystacie z tych grzejników na podczerwień, czy jakoś tak to się nazywa, jak wam się to udaje, jak to wszystko wygląda. No i jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o tą podłogówkę, to ostatnio rozmawiałem z takim panem, który no, interesuje się dużo sprawami i fizyką i tak dalej. On mówi, słuchaj, no jak zrobisz sobie podłogówkę na poddaszu. Ja tam mam niby, jest styropian, bo ja mam wylewany strop, na stropie jest położony styropian i później jest zrobiona ta taka wylewka sucha. I że jak zrobimy tak, no to będzie mi grzało bardziej w dół, niż w górę, tego też bym nie chciał. Dlatego mówię, no kurczę, mam taki dylemat życiowy, bo tak, na pewno zrobię podłogówkę na dole, na połowie salonu, na którym nie mam tej podłogówki, bo tam nawet mam już to przygotowane w ten sposób, że jest tam płyta OSB położona, którą spod paneli wyjmę i grubość tej płyty OSB i tylko delikatnie podetnę resztę, zaleję betonem i będzie dobrze. No i podobno też, jeżeli się robi właśnie to frezowanie, no to wtedy jakby nie przenosi na resztę betonu, tylko to jest takie jakby odizolowane od tej płyty, która ma grzać. Dlatego też chciałbym, żebyście się w tym temacie wyrazili, bo ja wiem, że tutaj są bardzo fajni, mądrzy ludzie, którzy bardzo dużo fajnych rzeczy mi poradzili. O, też mi poradzili pewną rzecz, o której jutro będzie film, taki normalny film, na który Was bardzo serdecznie zapraszam na godzinę 9. O 9 będzie włączona transmisja, będę razem z Wami to chciał uczestniczyć w tym filmie i będziemy sobie tam rozmawiali, jakie są Wasze przemyślenia. No a teraz bardzo proszę, żebyście, jeżeli możecie, to oczywiście pomóżcie mi albo w społeczności, albo w komentarzu pod tym filmem napiszcie, co uważacie i jak byście zrobili na moim miejscu, żeby było po prostu dobrze. No bo tak, rachunek ogólnie nie wyszedł mi zły, to ogrzewanie nie było najgorzej, tylko przy tych takich największych mrozach, których w tym roku trochę było. Mam nadzieję, że już takiej zimy nie będzie, będzie troszkę lżejsza w tym roku.
No to powiem szczerze, że no nie dawała rady. No nie będę tutaj oszukiwał, zresztą nigdy nie jestem za tym, żeby Was w jakiś sposób oszukiwać. Jeżeli są grzejniki, o tym już powtarzałem 1 745 000 razy, że jeżeli mamy same grzejniki w domu i było to na wysoką temperaturę, no to pompa ciepła będzie Wam zużywała sporo i będzie Was to sporo kosztowało, dlatego warto sobie w tym momencie takie coś przemyśleć. Okej, okay. Sobota się zaczęła, ja jadę dzisiaj filmować sobie wesele, a Was bardzo proszę, dlatego wrzuciłem to w sobotę, bo chciałbym, żebyście mi przez weekend popodpowiadali. Ja sobie w międzyczasie, no jak ja filmuję wesele, to ja mam trochę czasu w międzyczasie, więc chętnie podpisuję na te komentarze, a czegoś się na pewno ciekawego od Was dowiem. Miłego weekendu, no i zapraszam jutro na godzinę 9:00. Dzięki.